Tu las i droga przez las, ale ja tam nie idę. Idę dzisiaj tutaj, w tą dróżkę, już mało uczęszczaną, ale naprawdę warto się tam zagłębić. Z drogi tej chyba już nikt za bardzo nie korzysta, bo powalone drzewa, zarastające krzaki, no i co chwilę robi się coraz węższa i praktycznie jeszcze myślę, że kilka lat i przestanie być w ogóle widoczna i przejezdna. Teraz pewnie raz czy dwa razy do roku ktoś jeszcze ją jakkolwiek zadba, ale już coraz rzadziej. Ale ja idę dalej. Zrobił się kawałek łąki i przed chwilą na tej łące, do końca nie wiem, bo trudno mi było poznać, może na zbliżeniu w telefonie będzie lepiej to widać, ale wydawało mi się, że to samica jelenia z młodym, no i gdzieś tutaj przed chwilą czający się jakby wilk, nie wiem, trudno powiedzieć, zbyt daleka jednak była ta odległość. Zwiała. Co to jakiś pies? Czy to wilk? To wilk, ale chyba. Tam z kolei dwa żurawie, też nie wiem czy je będzie widać, bo w sumie odległość spora, ale coś tam widać. Dwa? Chyba dwa. Tak mi się wydaje. Ale nie po to dzisiaj tu przyszedłem. Zwierzątka w sumie śledziłem ostatnim razem. Niestety za dużo mi się nie udało nagrać, bo mi się rozładował telefon. I to może wam pokażę na końcu filmu. Bo jeszcze kawałek dalej, a w zasadzie już niedaleko, bo do tego lasku tutaj chcę teraz dojść. I prawie już jesteśmy. Teraz trzeba po prostu wspiąć się na tą górkę. I powinien być za chwilę całkiem fajny widoczek. Jestem teoretycznie w miejscu docelowym. I bardzo dziwna sprawa. Nie wiem co tu się zadziało, ale w tamtym roku cała ta góra, na której teraz się znajduję, była pokryta w konwaliach, a teraz zostały tylko jakieś resztki. Przez rok czasu taka dziwna zmiana, kompletnie nie wiem o co tu może chodzić. Zresztą pewnie jak znajdę filmik z tamtego roku, no to tutaj go właśnie widzicie. I czemu tak? Nie mam pojęcia. W zasadzie tylko jakieś pojedyncze poletka tych konwali zostały, no a wcześniej była tutaj cała wielka góra. Teraz akurat pełna kwitnienia, więc wyglądałoby to nieźle. I kolejny po prostu malutki placek, a nie cała góra. Nie wiem co tu jest grane, może jeszcze tam dalej trochę tych konwali będzie więcej. Ale z tego co zapamiętałem rok temu, tu było ich po prostu pełno, naprawdę pełno. Było ich na tyle dużo, że tutaj widać powiedzmy jakiś taki placyk, który chyba jeszcze został. Tak to wyglądało, ale kwitnienie no też marne. W zasadzie tylko jakieś pojedyncze kwiatki. Dziwna sprawa w tym roku.
W sumie ta pogoda też jest dziwna. Najpierw było bardzo mokro, potem było bardzo sucho. Teraz jest znowu chłodno. Może dlatego te konwalie troszeczkę poszalały, bo kwiatu nie za wiele. Tam było strasznie pusto, tak jakby żadne rośliny nie chciały rosnąć w tamtym miejscu. A tutaj widzę, oprócz konwali, zaczyna się po prostu przerastanie innymi roślinami. Jakieś trawki, jakieś drzewka. To wszystko chyba też spowoduje, że te konwalie, niestety, ale z czasem znikną. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Bo w sumie do tej pory, jak widziałem poletka konwali, to one trwały przez lata. A tutaj z roku na rok takie ogromne zmiany. Nawet i tutaj zobaczcie, cała kupa konwaliowych liści. Kwiatów niestety niewiele, no ale pomiędzy tym znowu zaczyna się przerastanie i nawet jeżyny, które pewnie z czasem zaśmiecą tutaj wszystko. Niestety. O, tutaj na szczęście te kilkanaście metrów dalej jest jeszcze fajnie to zarośnięte, czyli taki efekt jak widziałem w tamtym roku, ale znowu same liście. Kwiatuszków naprawdę mało, chociaż wiem, że już też troszeczkę późno, bo są one takie przy końcówce kwitnienia, no ale mimo wszystko tych pozostałości też za wiele nie widać. A przy takiej połaci zielonych liści, jak tutaj widać, to ja się spodziewałem, że będzie morze kwiatów, naprawdę morze. Tutaj jest chyba jeszcze skrawek takiego poletka, jaki myślałem, że będzie na całej tej górce, no w sumie w tamtym roku był, a w tym coś się zadziało dziwnego. Zresztą ostatnie tygodnie tutaj to też non-stop chmury i wiatr. Wiatr dzisiaj naprawdę duży, bo po południu też zapowiadają burze, więc ja długo tutaj spacerował nie będę i zbieram się pomału na siedlisko. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o konwalie, no to nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale nie są już one pod ochroną. Kilka lat temu, nie wiem dlaczego, ochrona została z nich zdjęta. No ale jak widać, chyba niepotrzebnie, bo nie dość, że są miejsca, w których te konwalie zanikają, to jeszcze jak nie będą one pod ochroną, i to taką ścisłą ochroną, no to kto wie, czy w lasach, w naturalnych siedliskach za parę lat całkiem nie zaczną znikać. Mam nadzieję, że to prawo jest jakie jest, ale w końcu ktoś zmądrzeje i przywróci tą ochronę na tych roślinach. No bo czasami widać przecież, jak w dużych miastach stoi dużo osób z pełnymi koszami, bukietami konwali na sprzedaż, a wątpię, żeby te konwalie pochodziły z prywatnych ogrodów i bardzo możliwe, że pochodzą właśnie z takich miejsc jak tutaj. Ale cóż, nie niszczmy tych konwali. Szanujmy, niech zostaną jak najdłużej. Ja idę pomału w kierunku swojej łąki. No i tutaj też znalazłem jeszcze jakiś taki placyk konwali. Ale jak widać, wszystko w zasadzie zaczyna je przerastać. Nie wiem, czy to ta przyroda się zmienia, czy co się tutaj dzieje, ale naprawdę z roku na rok ogromna, przeogromna zmiana, jeżeli chodzi o to tylko jedno miejsce. Kończy się las i zaczyna się moja łąka, czyli tak naprawdę jeden z głównych celów mojej dzisiejszej wędrówki. Raz to były konwalie, a dwa przyjść na łąkę. Zobaczyć, czy już ją trzeba kosić, czy jeszcze chwila, no bo w sumie końcówka maja, no to zazwyczaj trawa była duża. W tym roku, no jak widać, znowu żółte kwiatki, a nie trawa, ale też bardzo ładnie. Byłem, zobaczyłem, no kosić jeszcze nie trzeba, jeszcze pewnie ze 2-3 tygodnie poczekam, a teraz uciekam z powrotem do samochodu, bo kawałeczek sobie podjechałem,
bo przy takim wietrze na otwartej przestrzeni spacerować trudno. W lesie trochę ciszej, no ale mimo wszystko ani ciężko coś powiedzieć, ani ciężko też podziwiać przyrodę przy takim wietrze. Więc pokażę Wam to, co nagrałem ostatnio, bo z tego mi się nie udało zrobić pełnego materiału, więc może będzie takie dwa w jednym. Także ostatnio próbowałem wytropić łosia. Czy się udało? Zobaczcie sami. Tutaj też widać, ile jest takich szlaków wydeptanych przez zwierzęta, no bo nikt inny tędy nie chodzi. A tu widać, że jedno, druga ścieżka, to widzę, prowadzi gdzieś dalej, ale chyba do tego kanału, którego nie dam rady w żaden sposób przejść. No dokładnie, tu jest takie bajorko, którego na pewno nie przeskoczę i na pewno nie przejdę, bo jest głęboko i nie wiadomo w sumie, jak daleko ono się ciągnie. Mimo że mam gumowce, to i tak bez żadnych szans. No po prostu natura dała i natura teraz to wszystko zabiera. Zalewa wodą, bobrów tutaj też sporo i po prostu ta woda z tych łąk nie odpływa. To wszystko stoi. No to cóż, chyba tył zwrot spróbuję, może w tamtą stronę teraz. A te groszki, no to ewidentne potwierdzenia, że to szlaki zwierząt, a nie ludzi. Bo myślę, że oprócz mnie to mało kto się tu zagłębia. Może właśnie od czasu do czasu jakiś fotograf, który chce porobić fotki, czy też myśliwy, chociaż nie wiem, czy na takich terenach można polować. Dobra, może jakoś tędy skiknę. Opa! Udało się, więc jakoś muszę ominąć górką to rozlewisko. Woda taka, no brunatna, ale przezroczysta. Nie wiem, czy to widać, ale w środku larw, komarów sporo się buja. No i zastoisko. Zapewne to są stare jakieś kanały odpływowe, a teraz widzę, wszystko się pozapadało. Praktycznie woda stoi w miejscu. No widać nawet, jak ciągniki jeździły, no to tu już nie ma żadnego przepływu. Tylko po prostu stoi. W tamtą stronę też. No i aby patrzeć, jak to wszystko będzie wodą zalewane, no bo bobrów dużo. I w sumie pewnie jeszcze kilka lat i te tereny będą w ogóle nie do przejścia. Także korzystam, póki mogę, bo to już chyba ostatki, jeżeli chodzi o takie drogi, jak tutaj znalazłem. Chodziłem teraz dobre pół godziny, nawet lepiej, i w sumie żadnego przejezdnego szlaku nie było, ten pierwszy, a wcześniej chyba przez 2 godziny nie było nic. Także nieźle. No nawet tu po prawo widać, jak odbić. Tam już jest wszystko grzęzawisko. Raj dla zwierząt po prostu. Nie wiem, czy to widać. To trochę chyba widać. Nie chcę dalej podchodzić, żeby nie wystraszyć. Ale 2 żurawie, oho, wystraszyłem. Stały po prostu na żeremiach tamie takiej zbudowanej przez bobry. Widzę, że ciągle to rozlewisko jest. Nie będę ryzykował wchodzić w to bagienko, w te trzcinowiska, no bo mogę już nie wejść. Tutaj widzę, że też chyba dziki sobie balowały, bo nieźle zryta trawa. A ogólnie jaki jest cel dzisiejszego spaceru? No bardzo chciałbym zobaczyć łosia, bo w tym roku jeszcze go nie widziałem. Co prawda jest po południu, a nie rano, więc szansa mała. Ale idąc tymi dróżkami, tak jak znowu tutaj ledwo widoczną, może jakiegoś uda się wypatrzeć. Łosiu, rusz się. A to łosiczka chyba, bo bez rogów.